Cześć z tej strony Darek Lukowiec, zwany Luxio Elektryk. Oj, dawno nie było rozpakowywania żadnych urządzeń ani sprawdzania jak one działają i testowania yy, na krótkich, może i na długich dystansach. Dojechała do mnie paczka z firmy Strefa Drukarek. E, wysłali mi e, jedną drukarkę Epsona, drugą drukarkę Epsona, bezpośrednio e, została wysłana z, z Epsona. Przez Grzegorza. Pozdrawiam cię serdecznie. Eee, to są drukarki. No, zgadnijcie jakie. No, jakie może elektryk tak naprawdę drukarki używać? No, to są drukarki do etykiet. Eee, może nie będę za długo wijał, bo patrzycie się na czarne skrzynki, które są dokładnie takie same i taśmy do nich też są prawie, słowo klucz, prawie takie same. Rozpakujmy to i e, zobaczmy jak one wyglądają. I czym się tak naprawdę różnią? A więc tak, do testów trafiła do mnie drukarka LWZ 700 i LWZ 900. Oprócz wagą, o troszeczkę waga się różni, e, czym one się tak naprawdę różnią? E, różnią się, tak w skrócie mówiąc, dwoma rzeczami. Po pierwsze, szybkością drukowania, która nie jest jakoś tam dość duża. Ale różnią się również y, szerokością taśmy, jaką przyjmują. LWZ 700 przyjmuje do 24 mm, to jest ta, a LWZ 900 przyjmuje taśmy do 36 mm. Od 4 mm obydwie. Ehm, 36 mm to już jest naprawdę stroga taśma, no, to jest prawie 4 cm. Nie wiem, czy któryś producent. E ma taką drukarkę multiculti, taka jak ta, pewnie ma, tylko ja po prostu o tym nie wiem, e, która, która drukuje na takich szerokich taśmach, ale z taką prędkością i z dokładnością ponad 300 dpi. Ta ma tutaj mniej, troszeczkę mniej dpi, nie pamiętam ile, e, ale do celu zacznijmy od tego, że te drukarki e, mają rękojeść, co jest bardzo pomocne. W szczególności, kiedy pracujemy tak naprawdę w terenie i chodzimy pomiędzy rozdzielnicami i wykonujemy opisówki. I mają, mają te drukarki bardzo fajny bajer. W postaci magnesów, które najzwyczajniej w świecie przykręcamy sobie z tyłu. Czy ja mam tutaj coś metalowego? Chyba nie, ale... O! Widzicie, no jedno do drugiego się chwyta, nie chce odpaść. Bardzo porządne, mocne y, magnesy neodymowe. Czyli przechodzimy sobie do rozdzielnicy, Bach na drzwiczki, wklepujemy, drukujemy e, i możemy w sobie w ten sposób działać. Oby dwie drukarki p, współpracują z taśmami e, typu mm, rurka termokurczliwa, e, co jak wiecie, jest dość przydatną rzeczą. Nie zawsze można zrobić flagę, częściej się. Jest, często jest wygodniej zrobić najzwyczajniej w świecie nasuwaną rurkę termokurczliwą, bo mamy pewność, że tego nikt nie ściągnie, bo to jest naprawdę ciężko ściągnąć. Obydwie drukarki mają możliwość podłączenia do komputera za pomocą USB. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to już tak na samym wstępie powiem, zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy dotykać. Oprogramowanie według mnie, które starałem się przeklikać yy, i starałem się go nauczyć, jest bardzo nie, nieintuicyjne. Może niektórym to spasuje, może nie. Ja w, Dla mnie osobiście jest to całkowicie yy, nieintuicyjne oprogramowanie i trzeba dużo kombinować, dużo klikać i tak ciś jak z tego nic nie ma. Ale możemy sobie na takich drukarkach wydrukować z Worda, z Excela z innego arkusza kalkulacyjnego, gdzie mamy po prostu naszą rozpiskę, którą chcemy wydrukować. I taki sposób ja robię i to się sprawdza. Z tym nie ma żadnych problemów, żadnych kłopotów. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia komputera, to mamy pełną klawiaturę QWERTY, która jest QWERTY, co jest bardzo ważne. Mamy normalne ułożenie, normalne ułożenie liter. W zestawie otrzymujemy Ładowarkę tutaj mam pochowane, nie będę tego teraz wyciągał. Kable USB do podłączenia drukarki do komputera. To jest standardowe wyjście drukarkowe, tak jak w większości drukarek. Oraz akumulator. Do każdej ładowarki jest dołączony jeden akumulator. Ten akumulator jest wymienny. Odkręcamy tą śrubkę, wyciągamy akumulator. Jeżeli by była sytuacja taka, że gdzieś nam po prostu w terenie, najzwyczajniej świecie, ten akumulator już nie wystarczył i, i po prostu na świecie odszedł, to zamiast tego akumulatora możemy włożyć 6 baterii AA i działać dalej. Polecałbym wtedy używać alkalicznych, żeby to, żeby to przynajmniej zdążyło coś podrukować. Jeżeli chodzi o same funkcje tych drukarek, są bardzo podobne do funkcji innych drukarek. Jeżeli chodzi o funkcjonalność tych drukarek, funkcjonalność jest praktycznie taka sama jak większość tego typu urządzeń dostępnych na rynku od konkurencji. Ehm, aczkolwiek, w szczególności tutaj w stronę kierunku tego LWZ 900, szybkość drukowania i rozdzielczość czyst, ponad 300 DPI robi robotę. Ehm, Przejdźmy może do testów. To będzie najprostsze, pokażę Wam. Do jednej i do drugiej wklepiemy dokładnie to samo i pokażę Wam, jaka jest różnica w drukowaniu. LWZ 700 drukuje troszeczkę szybciej niż większość, niż większość drukarek dostępnych na rynku. Za to LWZ 900, no sorry, ale takiej szybkiej drukarki do etykiet termotransferowej to ja jeszcze, szczerze mówiąc, nie miałem w ręce i... Mam nadzieję, że ten materiał pokaże Wam, że to naprawdę jest szybkie. Odsuwam skrzyneczki. Przechodzimy do testów. Dobrze, przejdźmy do testów, ale zanim o testach, zapomniałem o jednej rzeczy przy wprowadzeniu powiedzieć. To są jedne z nielicznych drukarek, które mają ładowanie taśmy od frontu. Dlaczego tak? Z prostej przyczyny. Z tyłu mamy. Przecież te magnesy, które są na rozdzielnicy, i niekoniecznie drukujemy jedną. A po co mamy tą drukarkę ściągać? Więc sobie najzwyczajniej w świecie otwieramy. Wyciągamy, co mamy wyciągnąć, i możemy drukować. Przejdźmy w takim razie do samego uruchomienia. Uruchamiamy to standardowo za pomocą przycisku Pyk. Ładują się dość szybko. Na obydwu mam ustawione e, funkcje MixLen. Dlaczego taką, a nie inną? Bo taka mi się uznała, i to na tej, na tej akurat funkcji widać dość dużą różnicę pomiędzy prędkością samego drukowania. Żeby było sprawiedliwie, to na obydwóch włączymy drukowanie tak, jakby dwóch kopii. Ehm, dlaczego dwóch kopii? Z tego powodu, żeby zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy szybkością cięcia i drukowania, więc naciskamy sobie special print. Wybieramy sobie print copies, dajemy 2, tu robimy dokładnie to samo, print copies i 2, ok, ok, i teraz będziemy mieć start print, mam nadzieję, że to na tym tu będzie widać, że to nacisnąłem w jednym, w jednym momencie i one w jednym momencie zaczynają drukować, patrzcie na tą prędkość drukowania, tu jest LWZ 900, tu jest LWZ 700. Patrzcie jak to, to leci, bo to po prostu leci. Nie przyspieszam tutaj nic. Naciskam. Ta dopiero zaczęła drukować. Ta już drukuje drugą etykietę. No, różnica była dość duża zresztą, jak było widać. I ta drukarka, ta LWZ700, tak czy siak drukuje szybciej niż większość urządzeń. Z ważnych rzeczy w trakcie drukowania, bo o tym jeszcze nie powiedziałem ani słowa, to są praktycznie jedyne drukarki na rynku, które oszczędzają taśmę. Oszczędzają taśmę, byście powiedzieli. A po co mają oszczędzać, jak producent przecież na nich zarabia? A tu zdziwienie jednak oszczędzają. O co chodzi? W momencie, kiedy drukarka. Zanim, inaczej, zanim drukarka zacznie drukować, po wcześniejszym drukowaniu drukarka cofie taśmę. Cofie taśmę po to, żeby zaoszczędzić nam te powiedzmy 4-5 mm taśmy. W przypadku, kiedy drukujemy seryjnie, tak jak ja tutaj wydrukowałem, z nacięciami, bo tu są normalnie porobione nacięcia, żeby to było, żeby to było wygodne do, do naklejania, o, w ten sposób są nacięcia porobione to akurat nie jest żadna nowość, bo wiele drukarek takie coś ma, e, zanim takie coś nastąpi, ta taśma się cofie i z tych 4 mm, czasami nawet więcej w przypadku drukarek, które ja posiadam e, z firmy, wiecie jakiej. To tam czasami jest tak, że nawet 2 cm zostaje taśmy pustej, i dopiero zaczyna być robiony druk. Tutaj ta taśma jest cofana praktycznie na minimum, więc tym samym sposobem no, mamy powtarzalność druku od samego początku. Nie ma tutaj jakichś dodatkowych napięć, nacięć, cudowania i, i Bóg wie czego jeszcze. Jeżeli chodzi o długość druku i dokładność, to jest dokładnie ta sama taśma 18 mm. Długość taśmy jest identyczna. Tutaj akurat nie ma żadnego problemu, więc te drukarki naprawdę są dobrze skalibrowane i funkcjonują dokładnie tak samo. Czyli możemy się domyślać, że w tej drukarce, jak i w tej drukarce, jest dokładnie ten sam soft. Jest w sumie jeszcze jedna rzecz, która troszeczkę wyróżnia te drukarki z Epsona poza konkurencją. To jest to, że jak wydrukujemy coś, to nam to nie wypadnie. Najzwyczajniej w świecie nam to nie wypada. Tylko to zostanie. Ach, tu zepsułem. To nam e, najzwyczajniej w świecie zostaje w drukarce. Jest blokowane. To nie jest tak, że nam to wypadnie i nam to gdzieś wyskoczy. E, kiedy się to przydaje? Przydaje się to wtedy, kiedy mamy na przykład e, gdzieś na rozdzielnicy zamontowaną tą drukarkę. Fizycznie na tych magnesach, które nam nie pozwalają, żeby to się przesunęło. Mamy podpięty komputer i drukujemy całą serię, całą serię etykiet, którymi później opklejemy, czy to zabezpieczenia, czy to przewody, czy, to, czy nawet drukujemy rurki i teraz, każda, normalna, każda inna drukarka z każdej innej drukarki to po prostu wypadnie. No i jest problem, tak? I później tego gdzieś szukamy tutaj Musimy to fizycznie wyciągnąć, jak z jednej, tak i z drugiej drukarki, co jest bardzo niby błahostką, ale bardzo przydatną rzecz rzeczą. No, są to, nie czarujmy się, jest to sprzęt zaprojektowany przez tak naprawdę japońską firmę. A jak wiemy, Japończycy zwracają uwagę na takie detale, na które. Zwykły przeciętny Kowalski raczej by nie zwrócił uwagi. Przejdźmy do podsumowania. Te drukarki nie tylko są pasywnie wykonane, są naprawdę idioty Mogą tam spać z jakiejś wysokości, nic się im nie stanie. E, według, e, według jakichś tam certyfikatów. Resztę macie, linki macie w opisie, żebyście sobie mogli tak naprawdę specyfikacje sami pooglądać i porównać sobie to do sprzętu konkurencji. Mają jedną wadę. Żeby nie było kolorowo i tak cudownie, jaki to nie jest Epson, jest jedna kategoryczna wada. Wadą jest cena. No... E nie będę podawał dokładnych cen, bo te ceny wiecie, że się zmieniają ostatnimi czasy, jak w kalejdoskopie, jeżeli chodzi o elektronikę. Ale na dole w linku przy tych specyf specyfikacjach macie sugerowane ceny tych drukarek na rynek polski. I nie są, nie są to niskie ceny. To jest wada, to, to, jest, to jest tak naprawdę wada tych drukarek. Oprócz tego, szczerze mówiąc, yy, bawię się tym już jakiś dłuższy czas i nie widzę wad, szczerze mówiąc, żadnych. Taśmy są normalnie dostępne. Jeżeli ktoś nie będzie chciał drukować na oryginalnych Epsonowskich taśmach, będzie chciał zaoszczędzić parę złotych. Niekoniecznie na jakości, bo na to trzeba zwracać uwagę, w szczególności jeżeli chodzi o, yy, o termokurczki, bo Termokurczki mają to do siebie, że jeżeli to nie jest oryginalny produkt, to zachowuje się różnie. W szczególności dróg na tych termokurczkach. A te z Epsona, tak samo jak wszystkie oryginalne, zachowują się poprawnie. Inne oryginalne innych producentów do innych drukarek. Bardzo dziękuję za możliwość przetestowania obydwu drukarek, nie tylko jednej. Choć na początku miałem tylko LWZ 900, ale z nieważnych powodów trafiła do mnie jeszcze LWZ 700 na testy. Szczerze mówiąc, dla mnie sprzęt sztos. Tylko, tak jak mówię, ta cena samego urządzenia, no, troszeczkę wybija. Bardzo was proszę, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby pokazać wam, jak ten sprzęt tak naprawdę działa w terenie, czy to LWZ700 czy LWZ900. To już zobaczymy tak naprawdę na co nam pozwoli strefa drukarek to raz A2 Epson, którą, którą będziemy mogli sobie dłużej potestować. Czy jesteście zainteresowani tym, żeby zobaczyć, jak to działa w terenie? Bo teren to jest zawsze wyznacznik tego, jak dany sprzęt. Się sprawdza. A dobrze wiecie, że w naszym, w, naszym, no, w tym zawodzie, jako elektryk, elektronik, automatyk, najważniejsze jest to, żeby korzystać z urządzeń, narzędzi, które są sprawdzone i z którymi później nie będzie żadnych problemów. Dzięki za oglądanie, dzięki strefie drukarek, dzięki Epson Polska. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, na razie. Cześć!